Czy w Polsce zabraknie żywności, jedzenia w sklepach? gdzie wracam do szokującej wizji przepowiedni Jackowskiego, która realizuje się w 100%, a więc pu puste półki sklepowe. No właśnie, nieprawdopodobna sytuacja, co się dzieje w Polsce. Nawet pojawiły się teorie spiskowe mówiące o mafii żywnościowej, która miałaby wywozić żywność za granicę ale czy rzeczywiście jest to prawda? Dzisiaj to wszystko sprawdzimy, jak brzmiała wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, jaki jest stan faktyczny, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, kiedy przedstawiałem wiele miesięcy temu wizję przepowiednia widza mówiącą o pustych półkach sklepowych, o braku jeśli chodzi o pewne produkty, o tym, że rząd będzie po prostu pomagał, tak? Jakieś po prostu pomoc, zapomogi, e, jakieś po prostu deputaty. To ludzie się tak śmiali mówią: Co tam brakuje? Chyba brakuje pieniędzy w portfelu, żeby pójść do sklepu i kupić. No i teraz się okazuje, że coraz więcej mediów informuje o tym, że rzeczywiście popularne sklepy, czy też dyskonty mają potężne problemy, jeśli chodzi o tak zwane zatorowanie, czyli wypełnienie sklepów, jeśli chodzi o produkty spożywcze, chemiczne, różne praktycznie produkty. Można byłoby sądzić, że to jest kwestia chwilowa, tak? Można byłoby sądzić, że to jest kwestia związana z COVID-em, a więc no, były te przestoje i tak dalej i po prostu te braki prędzej, czy później musiałyby nastąpić. Natomiast pojawia się tutaj wiele tak naprawdę z zapytania, przede wszystkim sklepy, tak, pojawiają się właśnie problemy, jeśli chodzi o sklepy, znaczy trzeba powiedzieć do razu wprost, tak, no w sklepach są produkty, ale bardzo często można zobaczyć na przykład popularnej sieci dyskontu w Polsce ja ten nazwę tej sieci nie będę wymieniał, że można zobaczyć na przykład, że często brakuje określonych produktów, albo te produkty tutaj tak dowożone są po jakimś czasie. To nie jest tak, że kompletnie sklepy świecą pustkami, natomiast to też jest szok dla nas, tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że wchodzimy do sklepu, no i te produkty, które wcześniej były na półkach, one są, tak, a teraz się okazuje, że po prostu na przykład jest 70% 55% produktów w sklepie, a 25% nie ma i trzeba też długi czas na to czekać. Jakby początek pandemii, no to wiadomo, pojawiły się problemy, no bo ludzie kupowali mydło, środki czystości i tak dalej, płyny dezyfekujące, chusteczki, papier toaletowy, chociaż, no, wiadomo, nie to, to wszystko nie było potrzebne, ale pojawiła się taka po prostu jakby psychoza. Natomiast problem jest teraz, no bo mamy 2022 rok, lato. Ja już mówiłem o tym problemie parę miesięcy temu, że rzeczywiście wtedy były to pojedyncze praktycznie problemy, nawet niektóre tutaj sklepy czy też Sieci mówiły, że to są problemy techniczne, które wynikają z kwestii technicznych. Okazuje się, że te problemy trwają już po prostu wiele tygodni, bo też miesięcy. I wydaje mi się, że to też jest taka sytuacja, że dyskonty, czy też sklepy doskonale wiedzą, jakie są braki i próbują je łatać. Tak? Znaczy, przykładowo, na przykład brakuje tutaj chusteczek tak? w jakimś tutaj w sieci sklepów. No i oni mają partię, na przykład, nie wiem, tysiąc, tysiąc paczek, chusteczek, jak szło na przykład to wszystko no, do jednego miasta, to tak to roz, wydaje mi się, że rozdysponowane e, po kilku województwach, tak, żeby było po prostu e, pokazane, że e, te, te, te tutaj towar trafia, ale on bardzo szybko schodzi, tak, jeżeli trafia, to w nie, niewystarczającej ilości. No często było tak, byłem też świadkiem tego w popularnym skądzie czy w sklepie, że klienci przychodzą po jakiś produkt, tam XYZ, nie będę mówił konkretnie, jaki chodzi, no i była informacja, tak, że tutaj klienci mówią, kiedy będzie ten produkt, A oni mówią, no, ten produkt, nie było ale był wczoraj, a dziś już nie ma, czyli po prostu trafił, ale w małej ilości, jak pojawił się, to już ludzie po prostu go kupili. No i rzeczywiście nie realizuje się ta wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego mówiąca o pustych półkach sklepowych, o problemach, jeśli chodzi o dostępność towarów, tym bardziej jest to szokujące, bo są to produkty, spożywcze, chemiczne, które są produkowane w Polsce. A więc nie możemy powiedzieć, że to są produkty, które są przywożone z Chin, tak, bo one są produkowane tutaj w Polsce. Kolejna sprawa, zobaczmy, że te sklepy, które to sprzedają, czy sklepy spożywcze, czy dyskonty, one na tym zarabiają. Jeżeli masz sklep, jesteś biznesmenem, no to zależy ci na tym, żeby sprzedać jak najwięcej. Jaki jest tutaj tak naprawdę dysonans? Z jednej strony te popularne sieci, sklepy czy też dyskonty Reklamują, trzaskają tych reklam w opór, Każdego dnia w telewizji, a z drugiej strony, jak przychodzisz tam, to po prostu pewnych grup produktów nie ma. No więc jest to dosyć dziwne, tak, bo gdybym na przykład był tutaj dyrektorem regionalnym, czy jakimś kierownikiem, no oczywiście abstrahując, ale tak, no to przede wszystkim zapewniłbym tutaj zatorowanie tego sklepu, a więc żeby te po podstawowe produkty były, a dopiero później kwestia jakby reklam, no bo ludzie przychodzą, tak, dostaną na przykład produkt z reklamy, no ale co z tego jeżeli nie mogą po prostu pozostałych produktów kupić. To się robi naprawdę potężny problem. Potężny Praktycznie problem, e, więc no, rzeczywiście przerażająca sytuacja, to co się praktycznie dzieje w Polsce, Sodoma i Gomora. No, niektórzy mówią w ten sposób: no, to jest kwestia na przykład wojny Rosja kontra Ukraina. Mnóstwo obywateli z Ukrainy po prostu przy, wyjechało z Polski, e, pojechało do Ukrainy walczyć, mężczyźni zabrakło rąk do pracy, jeśli chodzi o magazyny i tak dalej, gdzie produkowali te produkty. No tak, mężczyźni może wyjechali, ale przecież mnóstwo kobiet, na przykład, przyjechało do Polski, innych też mężczyzn, tak, e, którzy na przykład nie biorą udziału w wojnie. To nie oznacza, że też po prostu pracy są chętni do podjęcia pracy. E, to dlaczego tych towarów brakuje? Ja nie wiem, z czym to jest po prostu związane. Pojawiła się też taka teoria mówiąca o tym, że w Polsce miałaby działać mafia żywnościowa. Oczywiście, no teraz wszyscy będą się po prostu kulać ze śmiechu. A e, jaka mafia żywnościowa? Mafia to narkotyki, to tenerstwo, wymuszanie po prostu jej pieniędzy, haracze i prostytucja. No tak, ale mafia się zmieniała. Mieliśmy mafię vat mieliśmy mafię lekową. Być może teraz działa w Polsce mafia żywnościowa rzeczywiście. Pojawiły się takie informacje, to jest oczywiście teoria spiskowa. No ja nie jestem żadnym śledczym ani prokuratorem, że mógł to zbadać, ale podobno miałaby się pojawić mafia tutaj żywnościowa, która działa w ten sposób, że zamiast dostarczać po prostu te produkty na rynek polski, dostarczają je za granicę. Tam jest zwiększone zapotrzebowanie i też po prostu jest zwiększa przebicie, tak? Czyli przykładowo, jakiś jogurt, który był sprzedawany na rynek polski, no producent zarobił mniej, a jak sprzedają ten jogurt na rynek zagraniczny, zarabia praktycznie więcej, tak? I po prostu kieruje jakby te towary za granicę. Ja mówię o jogurcie przykładowo, tak? No bo to może dotyczyć innych produktów, to był tylko taki przykład. Natomiast ta właśnie żywność miałaby być wywożona z zagranicy. No ale ktoś powie, no ale dobrze, to na przykład inny kraj, nie wiem, Niemcy, Austria, oni zamawiają u nas produkty żywnościowe, a sami to po prostu nie mają fabryk, nie mają możliwości. No tak, ale może się okazać, że na przykład koszty produkcji w tamtych krajach są wyższe w związku z podwyżkami, jeśli chodzi o surowce, a więc gaz, jeśli chodzi o prąd, jeśli chodzi o benzynę i może oni przekalkulowali, że rzeczywiście ten jogurt wyprodukowany w Polsce jest na przykład 5 czy 10 razy tańszy niż w Austrii, czy też w Niemczech. Nie dlatego, że jeśli chodzi o produkt, mleko i tak dalej, tylko po prostu chodzi o koszty całej produkcji, tak? I może dlatego są one wywożone. Tak to było w przypadku leków. Była mafia lekowa, która wywoziła lekarstwa z Polski. Dopiero później Ministerstwo Zdrowia tam po prostu ukrociło to w jakiś sposób. Nie wiem, jak to dalej wygląda, że nie można wywozić leków z Polski. No bo oczywiście leki były sprzedawane na rynek polski. Na przykład na jakimś lekarstwu można było zarobić tam 500 zł. Ale jak wywieźli, wywieźli po prostu, mafia lekowa wywiozła to po prostu za granicą, no to już zarobiła 5000 zł, czyli dziesięciokrotna przebieg. Bitka, tá? I tutaj mamy do czynienia z mafią, tak? Wszystko oczywiście w białych tutaj kołnierzykach legalnie wywozili te lekarstwa. Potem się okazało, że po prostu to było jednak nielegalnie, tak? No więc przerażająca sytuacja, to co ma miejsce w Polsce, bo dotychczas problem był, jeśli chodzi o kwestie zamożności portfela, tak? Tym bardziej, że mamy teraz sporą inflację, sporo ludzi tak naprawdę kupuje mniej produktów. Zawsze, że to są produkty spożywcze, to nie jest kwestia jakby paliwa, tak? No bo na przykład. Można powiedzieć, że no rzeczywiście tam paliwa brakuje, bo ludzie robią zapasy, bo boją się, jak paliwo zrośnie, Ale na przykład spożywcze rzeczy, sporo ludzi zrezygnowało, tak? Kupuje mniej produktów spożywczych, a dalej na przykład są problemy, jeśli chodzi o dostawy pewnych produktów do sklepu, jeśli chodzi o opóźnienia tych dostaw. Puste są praktycznie półki. Zresztą każdy, kto był po prostu w ostatnim czasie, to widział taką sytuację. To nie jest sytuacja taka, że cały sklep jest pusty, ale rzeczywiście jest potężny problem. Czy gdzie tkwi po prostu problem, to jest ciężko powiedzieć, z czym to jest związane, no ale rzeczywiście. I teraz tutaj warto powiedzieć o jednej rzeczy, bo ktoś powie, no tak, no to, bo ty jesteś po prostu omnibus, to wszystko wiesz, a dlaczego media o tym nie trąbią? Media tak naprawdę spuszczają tutaj kurtynę milczenia, ponieważ wiele tych naprawdę sieci, sklepów, dyskontów reklamuje się w tych mediach, a więc nie będą tak naprawdę mówić źle, czy opisywać źle, no, praktycznie tutaj firmy, która ich jakby poniekąd sponsory ma dzięki którym mają praktycznie pensja mianowicie firmy które umieszczają reklamy jeśli chodzi o telewizję prasę jeśli chodzi o internet więc tutaj one nie chcą opisywać całej tej sytuacji żeby tutaj tak nie stracić reklamodawców no więc przerażająca sytuacja, ta co ma miejsce w Polsce. Oczywiście to nie oznacza, że po prostu kompletnie zabraknie jedzenia, tak, że będziemy chodzić po prostu głodni czy umierać z głodu, ale rzeczywiście, no jeżeli taka sytuacja będzie dalej trwała, no to jest to niebezpieczna jakby sytuacja. Tym bardziej, że teraz ta liczba osób zakażonych spadła. Są szczepionki, zupełnie jest inna sytuacja niż to miało miejsce dwa lata temu. Wtedy to była kwestia, jakby potrzeby, a więc to były środki tutaj chemiczne, kosmetyka, czyli papier toaletowy, mydło. Tam po prostu były tam środki dezyfekujące, rękawiczki i tak dalej. Natomiast teraz po prostu coraz częściej brakuje produktów spożywczych. No właśnie, czym to jest spowodowane? Szoki, niedowierzanie, to co się praktycznie dzieje. No, mówi, że mówi, no nie. Nie grozi nam tak naprawdę głód taki rzeczywisty, żeby ludzie umierali z głodu, ale obniżenie po prostu statusu społecznego, zubożenie społeczeństwa. Natomiast ja mogę powiedzieć w ten sposób, no na pewno też kwestia tego, że idziemy i pewnych produktów nie ma i tego na przykład już dzisiaj sobie nie kupimy, bo tych produktów po prostu nie ma, tak? Bo tych po prostu produktów nie ma. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Miejmy nadzieję, że cała sytuacja jest tylko kwestią chwilową, że to się zmieni. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.